Witam. W tej części modułu chciałbym omówić kwestie dotyczące rodzajów nadwozi. Nadwozie nieniosące są osadzone na ramie, która przenosi wszystkie obciążenia pochodzące od zespołów podwozia. Nadwozie samonośne przenoszące wszystkie obciążenia od zespołów podwozia. W celu zapewnienia dużej sztywności i wytrzymałości są one wykonywane jako szkieletowe lub skorupowe. Do wyposażenia nadwozia zaliczamy tablice przyrządów, poszycie wewnętrzne z warstwami izolacyjnymi stanowiące zabezpieczenie cieplne i akustyczne, kanapy i fotele z wykładziną tapicerską, typowe elementy wyposażenia jak lusterko, półki, osłony przeciwsłoneczne i tym podobne, układy chłodzenia i ogrzewania wnętrza, poduszki gazowe chroniące kierowcę i pasażerów w razie wypadku. Niektóre nadwozia muszą być specjalnie przystosowane, zależnie od ich przeznaczenia, np. nadwozia do przewozu materiałów ciekłych, wyposażone w układ dystrybucyjny umożliwiający napełnienie zbiornika z cieczą. Przykładowo do przewozu mleka stosowane są zbiorniki termoizolacyjne z komorami zmniejszającymi falowanie mleka. Kolejnym typem nadwozia specjalnego jest nadwozie służące do przewozów materiałów sypkich, np. cementu, zbudowane w postaci zbiorników o stożkowych dnach w celu łatwego opróżniania i niekiedy ze specjalnymi pneumatycznymi urządzeniami przeładunkowymi. Dziękujemy za zapoznanie się z wideokastem. Aby poszerzyć wiedzę, zapoznaj się ze skryptem. Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w pozostałych częściach modułu.